Dobry, kłania się Bogu Ściok, grupa patriotyczna PNTM. Jesteśmy na manifestacji, nazwijmy to tak ładnie, na manifestacji KOD-u. Ja nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo ta maszyna mnie troszeczkę tutaj zagłusza, ale ja spróbuję się odnieść do tej manifestacji. Pewien reporter z pewnej gazety w czasie bombardowania Londynu wybrał się na ulicę Londynu, żeby zapytać Brytyjczyków, co oni myślą o tych bombach, które lecą akurat na ich głowy. I 90% tychże Brytyjczyków odpowiedziało: proszę pana, to nie jest nasza sprawa, to jest sprawa pana Churchilla, bo to on jest premierem i on odpowiada za to. My Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my wiemy lepiej. My wiemy lepiej niż posłowie, niż premier, niż ministrowie. Dlatego odbywają się takie spędy. Te spędy nie mają nic wspólnego z demokracją. Mamy w Polsce demokrację przedstawicielską i po to wybraliśmy do Sejmu naszych przedstawicieli, żeby oni tam ustanawiali prawo, a nie na ulicy. Na ulicy można się sobie pospacerować, można odwiedzić lokal, ale nie ustanawia się demokracji na ulicy. Ulica jest od tego, żeby z niej korzystać w sposób cywilizowany. Przepraszam, chce pani coś powiedzieć do kamery? Zapraszam. Dlatego powtarzam jeszcze raz, jeżeli mielibyśmy demokrację ludu, czyli lud stanowiłby prawo, to owszem, to wtedy ulica może to prawo stanowić. Ale po to mamy delegację przedstawicieli w Sejmie, żeby to oni stanowili prawo. I tyle. Pójdziemy zobaczyć od środka, co panowie z Komitetu Obrony Demokracji kombinują. No jak widać, demokracja nie jest chyba zagrożona, bo nikt tutaj ich nie pałuje, a nie przegania, b, i nawet nie ma żadnej kontrdemonstracji, czyli mogą. To od czego... od demonstracji PiSu, gdzie szarpią dziennikarzy. Chce pan to powiedzieć do kamery? Nie. To zapraszam. Czego więc oni bronią, skoro tutaj na tym przykładzie widać, że demokracja w naszym kraju zagrożona nie jest? Zapraszam pana tutaj. Nie jest zagrożona, jeszcze nie leją, nie zamykają na razie. Protestować. Dlaczego bronicie demokracji tej, którą macie? Została wam podarowana w 100%. Korzystacie z niej. Co ci to podarowało? No proszę bardzo, no niektórzy są tu już ze mną na ty, a ja ich nie znam. Czyli tak, demokracja jest zagrożona. Ci państwo nie mogą się tutaj zbierać, no bo nie ma demokracji. No to ja się pytam, jest ta demokracja, czy jej nie ma, skoro zupełnie w spokoju mogą manifestować swoje poglądy? Ja uważam, a jestem antydemokratą, że ta właśnie demokracja to jest ten przykład na to zgromadzenie. Jesteśmy generalnie w centrum manifestacji. Rzucił na podłogę jakiś srebrny proszek. Organizacji, która broni konstytucji. Bronią konstytucji. Fajnie. Mnie się to nawet bardzo podoba, tylko że tam są takie nomiciki, w których oni zbierają podpisy pod ustawą w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, czyli nie bronią tej konstytucji w takiej formie, jaka jest, tylko chcą ją zmienić. I co się okazuje? Wszyscy chcą konstytucję zmieniać. Każdy mówi, że to dla mojego dobra, czyli dla dobra narodu. Są konstytucja tutaj, była nieugięta. Nasze flagi państwowe, razem są tutaj flagi KOD-u i znaczki KOD-u. Ja mam takie coś, bo jestem Polakiem i mam obowiązki polskie. Mnie konstytucja obecna nie przeszkadza. Przeszkadza tym zgromadzonym tutaj i przeszkadza tym, którzy siedzą w Sejmie. A to nie powinno dotyczyć narodu, tylko nas. Skończył nam się happening. Prawda? Nikt nie zakłócił żadne bojówki prawicowe typu my, oni i tak dalej, nie? Nikt nikogo nie pobił. Ci panowie na zgromadzeniu nadal bronią swoich praw demokratycznych, a wciąż mogą się gromadzić. My opuszczamy to, bo tutaj nie ma żadnych atrakcji. Tak jedni, jak i drudzy, którzy wyganiają ludzi na ulicę, nie powinni tego robić. Nie powinni tego robić, bo nie na ulicy, nie kamieniami się ustanawia rządy. Rządy ustanawia się w sposób normalny w parlamencie. Bo jeżeli władza zdobyta na ulicy kamieniami utrzyma się więcej niż rok, to będzie to niebywały sukces. Bo przyjdzie następna grupa i dokładnie takimi samymi kamieniami, dokładnie na tej samej ulicy odbierze tą władzę zdobytą w ten sposób. Dlatego nie dajmy się oszukiwać. Demonstracja odbyła się pod największym demokratą naszych czasów, Józefem
Piłsudskim. Niedługo będzie przypadała rocznica zamachu majowego, także miejsce jest świetnie dobrane. Świetny demokrata stoi na monumencie. Świetni obrońcy demokracji stoją pod monumentem i manifestują w obronie demokracji, z której korzystają pełnymi garściami. To ja bym miał tyle do powiedzenia, bo więcej co tu dużo mówić. Po co sobie szczępić język, skoro i tak nie ma już więcej nic do powiedzenia. Ja wybiorę się jeszcze w dzisiejszym dniu na jeszcze jedną manifestację. Środowiska patriotyczno-narodowe organizują manifestację przeciwko islamskiemu terroryzmowi. Ja bym tutaj zaprosił wszystkich, no znaczy to już jest za późno na zapraszanie, ale jest to nareszcie dobrze sformułowane. Przeciwko terroryzmowi islamskiemu, a nie przeciwko uchodźcom, czy tam szwendaczom, czy tam nachodźcom, czy jakby ich tak zwał. Przeciwko terroryzmowi i w tym na pewno wezmę udział. Dzięki, do zobaczenia. Pa, pa.